Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na chyba Waszą jedną z ulubionych serii, czyli moja gra z komentarzem. Tym razem gramy czarnymi, przeciwnik rozpoczął ruchem skoczek f3. No więc myślę, że zagramy podobnie i zobaczymy jak ta partia się będzie toczyła. Przypomnę tylko, że gramy tempem 10 minut plus, przepraszam, 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. No dobra widzimy ruch C4 w drugim posunięciu i teraz pytanie jaki system tutaj wybrać teraz mogę oczywiście zagrać ruch C5 mogę też grać schematy królewsko indyjskie czyli g6 mogę zagrać e6 za chwilę troszkę partia mam nadzieję przyspieszy tylko zastanawiam się właśnie jak tutaj sobie to pokminić wydaje mi się że czy zagramy g6 Czarnymi rzadziej się tutaj udaje zagrać, chociaż jak zawsze robię wyzwanie, no to jest to losowość, więc tym razem są czarne, więc jest OK. Dobra, ruch B3, goniec będzie wstawiony na B2, więc no, ja na razie gram normalnie goniec G7. Jasne, że białe tutaj nie wybiją mi nigdy skoczka, bo będą stały fatalnie. Roszada, to jest chyba to, co trzeba zrobić jak najszybciej, czyli po czterech ruchach... Już mamy zrobiony domek. No i teraz pytanie jak tutaj się dalej rozwijać? Mogę zagrać ruch d6, potem zaplanować sobie e5. Po d6 mogę też zaplanować sobie c5. Znaczy c5 mogę zagrać od razu. Ale wydaje mi się, że zagram swoje schematy, czyli d6 e5, żeby przyblokować gońca. Znaczy tak. No, na pewno to jest jeszcze teoria debiutów. Czasami mi taki ruch do głowy przychodzi jak a5 i a4, żeby rozbijać skrzydło, ale to jest jeszcze chyba za wcześnie. Gramy sobie D6, czyli standardowo obrazek z obrony królewsko-indyjskiej. Dobra, ruch D4 przede wszystkim przeszkadza w tym, aby zagrać E5 słusznie, dlatego też mogę zmienić koncepcję trochę i zagrać na przykład skoczek C6, wymusić D5, zagrać skoczek na A5 i próbować grać wtedy C5. No, takie schematy można grać na pewno. Też się zastanawiam nad goniec f5 i nad c6 w ogóle, w ogóle nad c6 ruchem można się tutaj zastanowić, żeby sobie obrać inną koncepcję gry. No i teraz muszę pomyśleć właśnie jak ja tu chcę grać. No już dwie minuty mniej od przeciwnika, ale to myślę, że nieistotna kwestia właśnie planów, jakie chcę tutaj opowiedzieć, jak, jak sobie tutaj grać. W ogóle też ciekawym zagraniem jest ruch pewnie koń e4. A dobra, tego ruchu nie rozpatruję. W takim razie myślę, że myślę, że... Mm, no coś muszę wybrać. Coś muszę wybrać i to będzie ruch skoczek C6. Gramy sobie figurą. wyprowadźmy figurę. Teraz goniec G2, zapewne taki ruch nastąpi. Raczej D5 nie nastąpi tak szybko. Jak nastąpi, to skoczek zawsze może zagrać na A5. B4 nie będzie groziło, bo zbije tutaj, więc jest ok. Goniec G2. No i po tym ruchu myślę, że plan A6, wieża B8 i B5 stosować można. Dobra, jest ruch D5, czyli wywołałem wilka z lasu. No dobra, teraz tak, no tutaj trzeba zagrać, tutaj trzeba zagrać bez dwóch zdań. Ok, e, pamiętajmy, że ten ruch nie działa, bo tutaj e, kopnę. Skoczek d2 może trochę przeszkodzić, e, broniąc na przykład pionka, ewentualnie hetman c2, ale hetman c2 napotka się z moim agresywnym ruchem goniec na f5. E, teraz też e, po takim ruchu mogę próbować grać na przykład c5, który pozwoli przede wszystkim zapobiec ruchowi b4. A potem kombinować z planem A6, B5, wieża B8. Jeszcze zobaczymy, jaką, jaką kolejność tutaj wybrać. No dobra, jest koniec G2. No i teraz, w ogóle, C5, chyba trzeba ustabilizować sytuację. Zagram C5, on zbije w przelocie, to ja zbiję chyba pionkiem. To będzie chyba spoko decyzja. Gramy C5, nie ma co się tutaj rozczulać. Prawdopodobnie bicie w przelocie nie, nie nastąpi, aczkolwiek. Może taki ruch być. To ja sobie wyprostuję piony. Chyba to jest dobry układ. Z tego, co mi się wydaje. Zawsze potem hetman c7 spokojnie sobie zaplanuje, ewentualnie hetman b6, jakieś groźby będą typu skoczek c4. Po wybiciu i wybiciu jeszcze wieża b8 wchodzi w grę i tutaj na tego gońca fajnie sobie będę zerkał, na gońca b2 z planem skoczek bije c4. No ale jak nie wybije, zrobi rozszadę, no to mój plan będzie prosty. No, będę chciał zagrać sobie może wieża b8 od razu i b5. Od razu B5, tak, mi się wydaje, że to może być dobra koncepcja, takie trochę wołżańskie schematy, mi się te schematy bardzo podobają. Jeszcze właśnie na pewno przeciwnik teraz zastanawia się nad tym, czy nie wybić tutaj. No właśnie, wybił, wybił. Tak jak powiedziałem, tak zrobię bez zastanowienia większego, chociaż chwila tutaj. No i dobra, bijemy. Jak skoczek zagra na D4, będzie mi naciskał tutaj na pionka, no to myślę, że goniec D7 wchodzi w grę. Taki ruch nie działa, bo potem zbijam tutaj, więc goniec D7, a potem bierze B8. OK, to już mogę chyba wieża B8 zastawić pułapkę, i tutaj będę groził biciem. Więc wieża B8 sobie zagramy. Ten ruch się przyda zawsze. Schodzimy sobie tutaj z tego ataku. I jeszcze muszę zaplanować. A w ogóle ruch C5 teraz mogę zagrać, więc też nie wiadomo, czy. Znaczy, jeszcze nie do końca wiadomo, gdzie ten goniec ma się ruszyć. Może ten ruch być stratą tempa z jednej strony. Jak zagram sobie tutaj, to ten goniec może zagrać od razu może na F5. Więc też niewykluczone, że. Tym końcem niepotrzebnie teraz trzeba było grać. Uważam, że wieża B8 może być lepsze w tym momencie. Oczywiście, grając te partię na 15 minut plus 10 sekund, tak ja teraz sądzę, a oczywiście po analizie też dużo można ciekawych wniosków wyciągnąć z tej partii na pewno, znaczy z każdej partii, którą rozgrywamy. Polecam w ogóle taki schemat, jak chcemy się uczyć grać lepiej w szachy. No to jak sobie gramy partię, nie jakoś wariacką, buletową czy na 3 minuty, tylko właśnie trochę dłuższą albo najlepiej klasyczną, to wtedy proponuję sobie przeanalizować swoją partię samemu bez użycia silnika i zapisywać błędy według naszych tutaj umiejętności. To znaczy, jeżeli uważamy, że to jest błąd, to sobie zapisujemy, a potem w drugiej kolejności warto sobie analizować partię właśnie z silnikiem. I silnik nam troszeczkę też zweryfikuje nasze myślenie, więc na pewno pomoże w skomplikowanych pozycjach znaleźć dobre odpowiedzi. I myślę, że taki trening jest najbardziej odpowiedni, jeżeli chcemy podnosić swoją siłę gry. Więc podsumowując, gramy partię, analizujemy ją samodzielnie, a potem ją analizujemy z silnikiem, i to jest takie, myślę, super dopełnienie podnoszenia poziomu gry. Tak mi się wydaje, w uproszczeniu to tak. Znaczy jestem tego pewny, to nie jest, nie jest tak, że mi się wydaje, polecam tak robić. I są to też sugestie arcymistrzów szachowych, z którymi miałem przyjemność też, że tak powiem, troszeczkę pracować. I teraz Hetman C1. Zobaczcie, taki ruch, trochę mi się ten ruch już wydaje mi się, że to jest takie dziwne posunięcie z jednej strony. Mogę spróbować zagrać goniec E6, ale to nie będzie działało, bo tutaj e, skoczek C5 ruch istnieje, ale skoczek wejdzie wtedy. Nie, nie wejdzie. Y, mogę też temu zapobiec. Y, hetman B6, skoczek C3, skoczek na C4, ale skoczek na A4. Y, no tak, to nie będzie działało. Może goniec, nie, no, goniec A6 bez sensu. Może w ogóle E5 posunięcie. C5 dostanę, dostanę tutaj, szybko pójdziemy sobie i potem tu stanę świetnie. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ruch E5 chodzi mi po głowie. Tylko czy ja chcę grać to posunięcie? Najlepiej ustawić E5, H6 i gońca. To może być zbyt wolne, bo tutaj ta struktura jest bardzo solidna. To muszę się chwilę zastanowić teraz, jak sobie to rozplanować. Hmm. Ale z drugiej strony, jak zagram sobie ruch C5, to będę mógł swobodnie stawiać gońca. Skoczek mnie nie zaatakuje na F5. Tylko też pytanie, czy ja tak muszę grać. W ogóle hmm, wyprowadźmy może tego hetmana, tak mnie świeżbi, żeby hetmanem na b6 zagrać, yy, no ale nie będę groził takim biciem, niestety. Hmm. Z jednej strony może to i dobre, z drugiej strony z drugiej strony jednak c5 mnie strasznie świeżbi posunięcie, a potem na przykład koniec b7. Dlaczego by nie? Dobra, ustawmy pionka wyżej, niech tak będzie, bo zawsze on ma jakieś tam opcje, więc ustawmy pionka wyżej, yy, odbierzemy skoczkowi pole D4 i mamy do dyspozycji goniec F5, w razie czego... Mamy również goniec na B7. Mamy również skoczka na C6, który może się przerzucić i do centrum czasami albo na skrzydło. Aczkolwiek, skoczek teraz na bandzie myślę, że nie jest najgorszą figurą w tym układzie. Szczególnie, że zawsze mamy zagranie tym skoczkiem właśnie na aktywną pozycję poprzez pole C6 i potem ewentualnie do centrum. Tak bym to tłumaczył. No zobaczymy, co zagra przeciwnik. Wolę grać to zdecydowanie czarnymi. Mi się podoba. Na pewno też istnieje taka opcja, jak widzę coś takiego, że skoczek zagrywa na C3. Jak ustawię gońca na D7 i zagram Hetmanem, to ten skoczek nie wejdzie mi na 4, a ja będę groził biciem na C4, a potem uderzę sobie gońca na B2. To taki bardzo prosty scenariusz, ale raczej on nie nastąpi. Wydaje mi się, że przeciwnik do tego nie, mnie nie dopuści. Ok, zagrał skoczkiem. Mimo wszystko, wydaje mi się, że taki ruch może być dobry. W ogóle może tak zagrać, sprowokować go do zagrania skoczkiem. Jego skoczek na bandzie już nie będzie stał tak dobrze. Ja tym skoczkiem Hetmanem, przepraszam, zawsze z B6 mogę wrócić. Dobra, zagrajmy sobie tutaj, mimo wszystko. Poczekajcie, Hetman B6, skoczek D5 przecież jeszcze jest bicie. On mi zbije, ja wybiję, on wybije. Będzie chyba stało dobrze. Yy, wydaje mi się, że będzie stało dobrze. Może go jedzmy się tam. Nie, no dobra. Hetman B6. Prowokujemy gościa. W ogóle tutaj grozi bicie. Nie, nie grozi bicie, bo jest wtrącenie skoczek A4. Trzeba uważać. Ale niech już myśli. Niech już myśli. Nacisk... Nie, naciskajmy na niego. Yy, skoczek D5 jest to taki ruch, yy, właśnie yy, prowokuje przeciwnika do takiego ruchu. Yy, jasne, tu mogą nastąpić wymiany, ale moja yy, gra będzie się opierała tutaj na skrzydle. Hetmańskim, no i teraz jak nastąpi skoczek na D5, ja wybiję. Tutaj będzie bicie na G7, wybije, On wybije pionkiem z C4 na D5 i mogę ustawić gońca na A6 bardzo aktywnie po diagonali. Potem spróbuję wieża C8 i tam na maksa dopychać piona w pewnym momencie. Ewentualnie Hetman B4 jeszcze aktywniej można zagrać i łapać pola. Tylko będę musiał uważać na kontrę ze strony przeciwnika. Czasami jest tak, że H4 pójdzie. Hetman wleci, H5 pójdzie i tak dalej, jak już nie będę miał figur tutaj w obozie swoim. E, no więc jestem ciekawy teraz, e, co przeciwnik tutaj zademonstruje. Może w ogóle jakąś, jakieś inne posunięcie zagra, może jakiś ruch E4 chociaż ruch E4 no właśnie, ruch E4 może i tutaj do E5 będzie chciał dojść. E, może w ten wtedy. Hmm, słuchajcie, ruch E4, zastanówmy się, a jakbym kopnął tutaj i tutaj cały czas mnie świerzbi, strasznie. To ja wtedy może mam taki ruch jak Hetman A6. Jak on zbije Hetmanem, ja wybiję, on wybije i wieża B4. I atakuje skoczka. Jak on mi trzaśnie tu na F6, ja wybiję. Atakuje wieżę. Ten skoczek z A4 nie będzie miał za bardzo ucieczki wtedy, a nie może na C3, bo goniec go wybije. Na B2 nie może. Zdobędę pionka i słabość na C4. Wydaje mi się, że to przechodzi. Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe. Jeszcze raz. Powiedzmy, on zagra jakiś ruch, strzelam, typu może wieża jeden bez znaczenia, chodzi o to jakiś, jakiś pusty ruch. I pytanie, czy przechodzi skoczek na C4. I teraz tak, skoczek, skoczek C4, skoczek A4, hetman A6. Mam pionka więcej, żadnych związań nie ma. Tak, to będzie wyglądało dobrze. On wybija, ja wybijam, on wybija i wieża na B4. tak i zdobywam materiał yy, czyli pionka on tutaj ja tu wprawdzie jeszcze ma kopnięcie na c5 takie wtrącone posunięcie ale wtedy ja wezmę gońca i to będzie duży atut yy, w pionkach się może wyrównać ale jednak para gońców będzie dosyć silna wydaje mi się że teraz skoczek c4 przechodzi no i będę na to polował, czyli naciśnięcie hetmanem, no i właśnie jestem ciekawy, co przeciwnik tu zrobi. Zauważmy, że on też zaczął długo myśleć w tym momencie i to nawet dosyć sporo. Ostatnie jego posunięcie, ostatnie dwa ruchy go kosztowało minutę 52 i teraz ostatni ruch, skoczek c3 kosztował go minutę 2 sekundy, a teraz się w ogóle dłużej jeszcze zastanawia. No pewnie ten ruch Hetman na c1 taki trochę niefortunny był. Tak mi się wydaje, bo to takie nie, nieschematyczne zagranie, więc od razu tak się zastanawiam, czy to jest ruch, który ma sens. Oczywiście sens logiczny jest taki, że tutaj broni gońca, no ale my się ustawiliśmy wyżej pionkami, szczególnie pionem c5. Bardzo ważna kontrola, mi się strasznie to... oj! Właśnie, no właśnie, wieża D2. On ruszył wieża... Przepraszam, wieża D1, 3,5 minuty prawie mu zajęło. No i dobra, i teraz pytanie jest takie, czy ja mogę zbić na C4? Znowu po raz kolejny to pytanie muszę zadać. Długo to liczyłem, więc wydaje mi się, w ogóle w blicu bym szybko to zrobił. Tutaj jak wybiję, to bije nad B2 i jest po temacie, więc tutaj bicie skoczek. D5 nie działa, bo ja biję po prostu, tu są wymiany. I zostaje z pionkiem więcej, więc tak. Skoczek A4, Skoczek C4, Skoczek A4, Hetman A6, Hetman zbija, ja zbijam, on zbija. Ja wskakuję wieżą z B8 na B4. Jeżeli on zbija, ja zbija. Skoczek nie ma ucieczki, może zbić jedynie pionka, ale nie może, bo tam wieża ginie. Wieża ucieknie, dobra. Skoczek C4 działa. Musi działać. Trzeba zaufać swojej, tutaj, swojemu taktycznemu myśleniu. Więc Hetman A6. Jeżeli coś się nie uda, to znaczy, że coś źle policzyłem. Ale na tym to polega. Gramy partię, żeby spróbować wyliczyć swoje koncepcje. Wymieniamy Hetmany i wieża B4. No i teraz powinno wszystko działać. Dokładnie tak liczyłem. Więc teraz widzimy wyraźniej, teraz, jak to wszystko wygląda. Wydaje mi się, że jest dobrze. Jak goniec zbija, to ja zbijam tutaj. I tam wisi wieża. On chyba tego nie doliczył, mam nadzieję. No i teraz wisi skoczek. Jeżeli skoczek zbija tutaj na C5, to ja zbijam na B2. I jest dobrze. Więc chyba się nie broni. No, goniec C3, czy tam goniec A3 bez sensu, bo ja zbijam po prostu skoczka. Jak... No skoczek jest. No właśnie. Atakuje skoczka, którym nie można obronić go w inny sposób, inną figurą. A skoczek jako jedyny broni gońca. Więc wydaje mi się, że tutaj. To wszystko poszło tak, jak policzyłem, więc no trzeba być chyba w tym momencie zadowolonym. Yy, więc yy, dobra, no zobaczymy, co tutaj przeciwnik zrobi. Zobaczymy, co tutaj przeciwnik zrobi. Yy, wydaje mi się, że jest dobrze. Zaskoczony został, więc nie doliczył chyba wieża b4 w tym momencie. I to wszystko yy, wygląda, wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze. Zauważcie, że nawet jeszcze gońca nie wyprowadziłem w tym momencie. Jak już była szansa na zrobienie akcji na skrzydle hetmańskim, czyli tutaj dokładnie tak mniej więcej pokazuje strzałeczkami, no to jak była na to szansa, to szansa się udała. Tak jak wspominałem, jakiś. O, dobra, moment, moment, żeby mnie to nie mi skliknął. Zbił mi na C5, czyli wybrał drogę, żeby nie stracić pionka słusznie. Tak jak mówiłem, wieża B2 chciałem grać. I teraz jeszcze tylko chwilę pomyślę, czy nie zbić tu przypadkiem, bo wtedy atakuje i gońca, i pionka. On mi wtedy trzaśnie tu, ja tu, on wieża C1. Nadal będę miał świetną grę, ale jednak chyba wzięcie gońca jest lepsze. Skoczek D3, wieża ubiorę pionka. Tu skoczek nic nie robi. Dobra, zbijam gońca. Zdecydowanie to będzie lepsze. Zagranie mój goniec teraz nie ma oponenta, który z którym będzie mógł walczyć na szachownicy. W pionkach jest porówno, tak jak mówiłem, ale ten skoczek musi teraz zrobić posunięcie. Dobra, zaatakował mi wieżę. Ja chyba mogę wziąć piona. Żebym tylko przypadkiem nie stracił tej wieży. Zaraz on skoczek D4 zagra. I to i moja wieża się zaplącze. Ale nawet jak nie będę mógł zagrać Znaczy, nawet jak nie będę mógł wziąć pionka to i tak będzie dobrze. Poczekajcie chwilkę. Wieża bije E2, skoczek D4. No wieża nie ma ucieczki nigdzie wtedy. Więc będzie ciężko. Wieża musi sobie gdzieś odejść. On przyszykuje ruch C5, ale wtedy ja mam skoczek E4 na przykład i tu mogę go dręczyć. No dobra, odejść trzeba gdzieś aktywnie, wieżą. Aktywnie. No wieża B8 tylko chyba trzeba zagrać. Nie ma innego wyjścia. Wieża C2 jeszcze atakuje pionka, ale po wieża C2 on może zagrać wieżą. Jak tutaj to wezmę pionka i po skoczek D4 mam wieża D2, a jak zagram tu i on zagra tu, to ja wezmę tu. Dobra, wieża C2. Wieża C2 chyba działa lepiej. Czyli najpierw szukam odejścia wieżą w sposób aktywny, a dopiero jak coś mi tutaj nie wychodzi. W moich obliczeniach to y, zawsze miałem odejście wieżą na B8. Y, no, wiadomo, że teraz y, czy zdobędę piona, czy nie zdobędę, to się okaże, co zagra przeciwnik, ale wydaje mi się, że. I tak stoję dobrze, nawet jakby w pionach było wszystko porówno, z tego względu, że mam parę gońców i potwora, goniec G7. Aczkolwiek on nie musi być już teraz takim potworem, zależy jak tu sytuacja się ustabilizuje. No ale teraz liczymy sobie tak, na przykład C5 takie posunięcie, no to ja biję, on wtedy wjeżdża wieżą, ale właśnie którą? Tą czy tą? No to wtedy ja biję tutaj i pionka więcej będę miał. No dobra, pionek jest atakowany, więc no dobrze jest chyba w tym momencie. Pionek jest atakowany i są problemy u białych. Wieża C1, jeszcze raz ten ruch sobie zobaczę. W ogóle po wieża C1 mogę jakąś sztuczkę zrobić pod tytułem skoczek D7. Jak on zbija tutaj wieże, to ja zbijam wieżę na A1, ale to też nie jest dobre, bo on potem się rozwinie poprzez ruch C5. Dobra, oddaję piona gościu. A, właśnie, zobaczcie, 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 skoczek C6 przeoczyłem. No dobra. Ale to nieważne. To i tak trzeba tak grać jak powiedziałem. Skoczek C6 zagra, będzie mi atakował tutaj i tutaj. Tego nie widziałem, ale ważniejszy jest pionek na, D, na E7. No więc muszę zagrać chyba wieżą na E8. On mi skosi pionka. No dobra, będzie miał prawo i goniec D7. Wieżą na C1 zagra. Może wtedy, wie, może wtedy goniec na E6. Dobra, w każdym razie muszę obronić pionka. Nie mam innego wyjścia. Chyba, że coś lepszego. Nie, no nie ma wyjścia. On mi skosi tutaj. Zgoda. No dobra. Porobiło się dosyć ciekawie w tej sytuacji. On mi musi skosić piona. Nie ma innego wyjścia. I teraz pytanie, czy ja zagram tak. Jeżeli zagram tu, skoczek będzie trochę powiązany, lecz ja go nie mogę tak szybko złapać. On zagra wieżą. Ja nie mogę wieżą na c8. Ten, to jest ból, bo skoczek broni. Więc teraz jeszcze raz. Skoczek a7, goniec d7, wieża c1. Hmm. Zawsze mogę wieżą tu zagrać. Tylko skoczek wróci. I jakoś aktywnie skoczkiem zagrać. Tu atakować wieżę gońcem. Dobra. I wezmę pionka na końcu to na A2. Dobra. Dobra, już mam swój plan. Bo widzę, że tutaj po wybiciu goniec D7, a jeszcze jest ruch A4. Co? O, 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 to jest ciekawe zagranie. Ale zaraz, to ja mam piona więcej. Ha! zauważmy, że tutaj grozi, bo już mi po głowie chodziła wieża A4, ale on wtedy mi kopnie tutaj, ja będę musiał wybić i on mi walnie tu. Spryciula. W ogóle, jak teraz wymienię, to będzie ten sam motyw groził. Więc on zagrał tu jeszcze lepiej, ale zaraz, ja mam teraz... Y, dobra, wybić muszę i gram goniec na E6 i będę tego pionka atakował. I spróbuję grać z pionkiem więcej. Wybić muszę, ok. No, i goniec E6. Dobra, goniec znalazł dobrą placówkę, w końcu został wyprowadzony i atakuje tego pionka. No trochę się uprościło, ale nadal pion więcej. Muszę tego przytrzymać. I tego. Jeśli on mi zbije na A7, no to ja oczywiście kopnę tutaj i jest ok. I ja on zagra na przykład na A3. To ja będę musiał tak zagrać. A4 nawet kopną. No, skoczek trochę mi robi krzywdy, tutaj trzeba przyznać. Zagram tu, on zagra tak. Ciekawie się porobiło. Zawsze jeszcze mam taki ruch goniec H6, chociaż nie za bardzo on mi tu działa. Z tym pionem jest problem. No i już nie jest tak wesoło. Zagram tu, on zagra tu. Ja zagram tu, on zbije skoczkiem, czy ja coś tutaj mam? Chyba nie mam. Skoczek D7. Skoczek C5 w ogóle mi chodzi po głowie wtedy. No, sprytnie się broni. No dobra. No dobra, się porobiło. Muszę zagrać A6 chwilowo. Bynajmniej tak mi się wydaje. No właśnie, nawet go nie C8 nie mogę zagrać, bo tu jest kopnięcie na E7. Ale mogę tak zagrać. On zagra tu. W ogóle mogę tak. On zbije. Ja zagram tu. Zagra gonie C6. Ale ja go zwiążę. I trochę pokrępuję mu figury. Czy to jest dobry pomysł? Nie, nie pokrępuję mu figur. bierze B1, widzę na końcu. No dobra, chwila. Hmm. Chwila, chwila, chwila. Muszę król f8, w ogóle strasznie mi się tego ruchu nie chce grać, ale z drugiej strony jak zagram tak, on mi zbije, ja zagram tu, a skoczek c7, bardzo nieprzyjemne posunięcie, więc prawdopodobnie będę musiał zagrać króle f8, on tutaj, ja wtedy wieża c8. Ten pionek będzie groźny bardzo. No skoczek stoi tutaj u niego fantastycznie, to trzeba mu oddać. Niestety stoi dobrze. Może w ogóle d5 kopnąć, on zbije. Skoczek e4. Też nie bardzo chyba. Nie tak się nie, nie porobiło tak, yy, znaczy nie, nie zrobiło się tak, jak myślałem, dobra, króle f8 sobie zagrajmy. Nie wiem do końca, czy to jest dobry ruch, ale no chcę bronić pionka, uwolnić wieżę trochę z obowiązku. No, i teraz tak skoczek bije na A6. No, i co? I wieża C8 nie ma wyjścia. Wieża C8 trzeba grać. Tutaj bronię C7, wiąże wieża. Wieża, oczywiście, może łatwo zejść. I wtedy skoczek na D7 i próbuje tutaj łapać pionki, jakąś przestrzeń łapać i tego gońca uruchomić w jakiś, jakiś sposób. No dobrze. Może nie jest aż tak źle. Jak to wygląda? No, Pionek jest wolny, wprawdzie trzeba bardzo, bardzo na niego uważać, ale szybko muszę skoczkę na D7 stawić i to błyskawicznie, czyli taka mała defensywa. Ciekawy jestem, właśnie jak Silnik ocenia tę pozycję. Tutaj trzeba będzie lekko to chyba zweryfikować po tej partii, chociaż pozycja była bardzo zadowalająca, bardzo, bardzo zadowalająca mi się podobała. Może tam warto było jednak odbić tego skoczka? Tak teraz sobie myślę, niż tego gońca na B2, jak yy, myślałem wstępnie. No tak, na to trzeba mieć sporo czasu. Miałem sporo czasu oczywiście, tutaj nie jest to usprawiedliwienie, ale to już jest po herbacie. Teraz trzeba zwrócić uwagę na to, co mamy w tej sytuacji. Oczywiście jeszcze taki ruch jak goniec B3 mi chodzi po głowie, albo goniec D7. Chociaż skoczek bardziej D7, żeby tu go wstawić, tylko że skoczek aż A6 przeszkadza, ale on musi zejść, jak będzie chciał pionka doprowadzać, więc taki ruch i taki ruch ewentualnie. Chociaż ten goniec teraz robi się potworem, i z tym pionkiem tutaj dobrze mogą współpracować, więc no, trzeba bardzo, bardzo uważać. A5 od razu zagrał, dobra. No, zagrał od razu A5 pełna zgoda. Tak jak mówiłem, chyba skoczek d7. Skoczek d7 muszę grać. Muszę grać skoczek d7, to yy, muszę. To jest ruch obowiązkowy. Ten skoczek musi tutaj starać się coś pilnować. I przy okazji otwiera się goniec. Tylko te, teraz kwestia, czy ja tego gońca wykorzystam. Yy, yy, poza tym tutaj jeszcze takie posunięcie mamy d5. I jak zamknę tego gońca w ogóle, to może będzie w ogóle świetnie wtedy. Jakaś nadzieja tutaj. Yy, nadzieja jeszcze. Myślę, że istnieje, żeby próbować wygrać tę partię. No główny problem to jest ten pionek, mój problem oczywiście, więc wieża B1, dobra, on od razu schodzi ze związania, tutaj wieża B7 znajduje jakąś placówkę, jasne, ale teraz ja może goniec na C3 mogę zagrać i jak on na przykład po tym ruchu zagrałby tu, ja zbijam, on zbija, ja wjeżdżam tam, on tu i ja goniec H3 z wygraną. Dłużej się nie zastanawiajmy. Goniec musi grać, a przy okazji król ma lufcik w razie czego. To też jest istotna sprawa. Grunt, że wieża na B8 nie może zagrać i wymienić figur, a już ja tego tutaj, pioneczka, spróbuję przypilnować. W ogóle on jakby zagrał tutaj, czy tutaj, to ja i tak biorę pionkę. I wygrywam wtedy. Więc wieża nie może opuścić pierwszej linii. Teraz na przykład białe powinny zagrać coś w tym stylu jak H4, żeby miał król tutaj opcję. To znaczy powinien, no powinien, nie powinien. Teraz druga sprawa jest taka, że ja mogę, może spróbuj, spróbować zagrać na A8. Dosyć ryzykownie to wygląda, ale na tego pionka będę chciał się przyczaić. No więc w każdym razie tak trzeba próbować robić, żeby figury zaczęły. Tutaj funkcjonować dobrze. Może w ogóle taki ruch istnieje, jeszcze go nie C4, e, aby wziąć tego skoczka. Tu jeszcze na E2 pionek wisi. To wszystko zależy, co zagra przeciwnik. E, no. Uf, wydaje mi się, że może trochę się tutaj rozwiązuje. Zobaczcie, zagrał jednak TH4, co wcześniej mówiłem. Posłuchał się. A może teraz w ogóle skoczek na E5. E, Skoczek E5. Czy to jest dobre rozwiązanie? Skoczek E5. Wieża B8 nie działa, bo mam tutaj strzał. I zawsze biorę pionka. Dobra, skoczek E5. Skoczek bije E5. Pionek bije i pytanie, czy ten pionek jest w stanie się obronić. Wieża się nie obroni. Tutaj jest taki ruch jeszcze. No dobra, skoczek E5 chodzi mi po głowie. To są teraz te dylematy w tej pozycji. Chodzi o to, żeby tego skoczka spróbować wybić, żeby wziąć pionka. Jak to zrobić? Goniec C4 jeszcze myślałem nad tym posunięciem. To takie bezpośrednie już zagranie, ale skoczek B8 istnieje taki ruch. Skoczek już jest niebroniony, trochę mnie tutaj wtedy jakby gniód. Mm, no właśnie, wydaje mi się, że może ten ruch będzie lepszy, bo ten pionek jest uciekający. Skoczek E5, skoczek bije E5, pionek bije na E5. Dwoje sobie zdwajam sobie pionki, ale z drugiej strony. Co grać innego? Skoczek E5. Skoczek bije tutaj. E, pionek. Tak zagra to tu dostanie strzała. No dobra czekę 5 grajmy. Próbujmy. Próbujmy rozwiązać się z tej sytuacji. Głównie chodzi o tego pionka, przypominam. No i teraz tak. Jeżeli wybije, to wybije. Wygląda to prosto i tego pionka będę chciał zbić. Grunt to, żeby spróbować też w takich sytuacjach grać w taki sposób, żeby spróbować nie przegrać. Znaczy, no tak, spróbować nie przegrać. I. Myślę, że jakbym grał z bardzo dobrym, na przykład zarcymistrzem y, te partie. No to bym był tutaj już zadowolony, że nie przegrywam, tak mi się przynajmniej wydaje. No bo y, tego pionka, jeszcze raz mówię, tego pionka y, gońcem chcę wziąć, więc podważam skoczka. Y, tutaj może jeszcze zagrać, tak też teraz patrzę. No właśnie. Skoczek B4, albo skoczek w ogóle B8. Bardzo dobrze zagrał uważam. Bardzo ładnie zagrał, muszę przyznać to. To muszę przyznać. Taki ruch. Poczekajcie, a jak zbije tutaj, on zbije gońcem? Nie chyba. Nie może, gońcem mu piąka traci. Teraz tak, zbijam tu, on zbija tu, ja gram tak. Grozi wzięcie skoczka. On gra tu, ja gram tak, on daje szacha, tu, tu. Idzie na A7. A jajaj. mogę przegrać nawet w tej sytuacji. Hmm. A jakbym teraz tutaj zaszachował wieżę? Jak zagra tu, to ja mu kopnę tu. Sporo taktyki w tej pozycji, a tak, tylko co to daje? Trzymam tutaj d7, e4 to przesłoni gońca. Ja mogę zawsze kopnąć tu, on tam, tutaj odbije pionka przynajmniej. No tak, koniec f5, pytanie, czy wieża dostanie jakąś dobrą placówkę? Tutaj. Dużo dobrych ruchów, dobra. Znaczy dużo dobrych ruchów, dużo ruchów to jest do przemyślenia. Czas się powoli kończy, więc trzeba uważać. Um, co pod uwagę biorę? Biorę goniec A2 pod uwagę goniec F5. Eee, no i teraz tak, ten pionek jest bardzo uciekający. Czasem on może po prostu poświęcić figurę. Eee, może bardziej byłoby to. Eee, takie widoczne, jakbym zbił. On zbije i ja gram gońcem. On tu. Ja zbijam, a nie będzie dobrze to wyglądało Wtedy tu No nie Nie wygląda to dobrze Goniec A2 Wieża gdzie idzie? Tutaj? No właśnie, wieża idzie na B7 Zbijam na końcu tu wisi, ale wolę oddać tego pionka. Hmm. Już yy, małe zaćmienie mi się robi w tej sytuacji. <dobra>, Dobra. Jeszcze goniec F5 sobie przeanalizujmy. Fierza B7. Tutaj, tutaj. Też nic nie mam. O może w ogóle goniec C4? Rzecie jeden. 1. Dużo, dużo do analizowania. I ciężko się robi. Robi się ciężko. A może jeszcze raz. Zbicie, zbicie i koniec 4. Nie, no nie mogę tak. Rzecz 1 wtedy. Hmm. Myśl, Krzysztof, myśl. Bo czas ucieka. No powiem Wam szczerze. Trochę zgłupiałem już w tej pozycji. Goniec na A2 jednak mi chyba tutaj świta. Wieża B7. Potem zawsze D5 mogę zagrać. Dobra. Goniec A2 niech będzie. Goniec A2 niech będzie. Wieża B7. Wybiję tu jednego skoczka. Aha, tego nie brałem pod uwagę. Nie no, zawsze wieża mi tu obroni, chyba. Ups, nie, 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 zaraz, chwila. Dobra, jak zagra na a6, to będę myślał. Znaczy, zawsze mam taki, znaczy nie, tego ruchu nie mam. Inaczej, jak zagra a6, to ja wybiję, jak on skoczkiem wybije, to ja wezmę wieżę, on zagra tu i oddam sam wieżę, więc będzie OK. Ym, dobra, a6 nie może zagrać, musi wieżą ruszyć. Wieża na C1 nie może, bo tutaj. Tak, dobrze mówię? Potem wieża A1? O, Krzysztof chyba przesadziłeś. Wieża C1 chyba może zagrać w ogóle. Chwila, dobrze jest. Wieża C1 bije tu, on tam. Ja zagram gońcem na C7. Tak, różnobarwne mogą powstać na końcu. Tu już tak w myślach mi się tutaj układa trochę mało czasu, żeby strzałkami operować. Zobaczymy, jak on zagra. Jeszcze wieża B7, właśnie, wieża B7 brałem pod uwagę. Mm, teraz pytanie, chwila, 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 chwila. Pytanie brzmi, właśnie. Pytanie brzmi, no właśnie, właśnie. Tutaj zagrać? To będzie mi uciekało. Hmm, będzie mi uciekał bicie, bicie tutaj. Dobra, zbić muszę chyba. Zbić muszę, skoczek zbija. E, mój goniec tutaj wisi pionek w ogóle teraz. E, taki ruch, tak, tak, tak. I jest po mnie. Mogę też tutaj zbić? Nie, nie mogę. Teraz tak mogę zagrać. Tak muszę zagrać. Pilnować a6. On może oczywiście zbić tutaj. Wieżą nie drgnie, bo walnę tu. E, więc jak mi zbije tutaj, ja gram po prostu wieżą. on odejdzie skoczkiem, ja wezmę pionka. Coś pionka odbije. Tak, goniec pilnuje to jest ważne. E, tak, dobrze mówię. Dobrze, chyba mówię. Pachnie mi to remisem, bo teraz on tutaj. A ja może wieżą na c5 jeszcze kopnę mu, żeby pilnować gońców na linii C. Skoczek nie będzie mógł kruszyć, no będzie mógł kruszyć tutaj na c6. Ja wezmę pionka sobie tu, potem tego będę mógł wziąć. Właśnie wieża c5 takie wydaje się dobre posunięcie. Na chłodno trzeba to wszystko przeliczać. Nie jest to proste. Skoczek e7. Wieża E8. No skoczek wtedy musi szybko reagować, więc musi wrócić, jak dobrze liczę. Wieża E2. Jakieś kontry tam się szykują. Ale bardziej wieża C5 mi się podoba. Bardziej mi się wieża C5 podoba. W ogóle TH4 bardzo ładnie zagrał. No i teraz zobaczymy, czasu jest mało, on ma 20 sekund. Wprawdzie za każdy ruch jest 10 sekund, to jest dużo, ale on musi jakieś decyzje już podejmować. Dobra, wieża A7. Wow. Wow, 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 wow. Tutaj kopnąć mogę? Kopnę mu na Edwa. Pionka. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Ok, i teraz tutaj. Potem tu. Wieża c5 mi chodziło pod głowie, więc wieża c5 gram. Teraz z d4 jeszcze taki będę miał ruch i wieża c1. On musi pilnować i tutaj i tutaj. Skoczek c5, c6 musi zagrać na pewno. A właśnie nie będę mógł gońcem wtedy ruszyć. A to d5 też mam takie posunięcie fajne. Właśnie skoczek c6 i mam d5. I co on wtedy zrobi? Wydaje mi się, że nie za wiele. Skoczek D5! Wow! Ale chwila, to ja teraz biorę tutaj i zostaje z pionkiem więcej, dobrze mówię? No, muszę wziąć. Muszę wziąć. Jeden szach, chyba. A, ale spryciarz. Tu grozi, grozi, grozi. Ale chwila, ja już widzę rozwiązania. Widzę szacha. Potem goniec B7, i tu będzie wisiało. Ale goniec tutaj... wa wow, wa wow, 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 wow. Zawsze tak mogę spróbować. Jeden szach na pewno trzeba wykonać. No właśnie, czy tam skontrą jakąś nie wiadę, czy on mi nie skontruje. W ogóle tutaj goniec jest bardzo silnym ruchem. Hu, uh, 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 zrobiło się gorąco. Bardzo sprytnie zagrał. Zresztą, czekajcie, ja jeszcze tak mogę chyba. Jak on mi kopnie, to ja kopnę. Eee, tutaj on może dać szacha. I tak będziemy się bawić, ciociu babkę. Więc B6. Co? Okay. To się nieco dziwiłem. Może w ogóle tutaj zagrać? No, bijemy pionkę. Zawsze mogę zadać szacha na G1 i go straszyć. Tu wisi skoczek. Chodzi o to, że tutaj punkt. Po tym ruchu będę mógł mieć problemy. Co znaczy problemy? Tak będę musiał zagrać po prostu. Dobra, to jak ja zbijam tu... Aha, to ja mam najpierw szacha, szacha, bo tutaj groziła wieża na F7. Dajemy szacha. W ogóle jeśli on zagra tak, to ja też mam taki ruch w ogóle, żeby było śmiesznie. Tak szach. Chodzi o to, że jak on zbije tutaj, to ja mam wieża, to mam gońca tutaj. Na końcu skoczek pada. Yy, dobra, on królem musi odejść. Dobra, odszedł. Pytanie, czy szach jeszcze coś daje? Nie wiem. Może po prostu. Myślę, że daje. Nie, nie daje. Muszę bronić. No dobra, bierzemy. Bierzemy. Wieża tutaj. Jak zagram tak, to on tak. Dobra, no grać muszę w ten sposób. Nie mam wyjścia. Z figura więcej. Teraz się obronić, bo tutaj widzę takie, niestety, maty dla mnie. G4 zagra na pewno. Ja wtedy dam szacha. Król gdzieś musi uciec. No a te, te gońce będą potem działać dobrze. Wydaje mi się, że to jest wygrana. Tak, no tutaj szach jest ruchem nieuniknionym. Ruch nieunikniony. Tutaj król. Goniec. Król cool. goniec, tego biorę i wygrywam. Chyba tak. Ła Uf. No, powiem wam, partia niezła. Jeszcze taki ruch widzę, ale chyba wystarczy tak zagrać. Tak, wystarczy tak zagrać. Nie, nie wystarczy. Wystarczy. A, bo jeszcze miałem goniec H2. Dobra, już szybko patrzę. Jest zwycięstwo, w ogóle partia mega, nie? Znaczy, przynajmniej takie mam odczucie i zobaczmy, jak to wyglądało z silnikiem. Um, pomijając debiut. Um, a, już zobaczcie, na samym końcu MAT w dwóch. Król F4, koniec H2 MAT. O, tak przypadkowy MAT, którego nie widziałem. Coś ciekawe. Dobra, zobaczmy szybko tylko debiut, tak jak sugerowaliście, żeby przeanalizować, ale nie będę tego bardzo dokładnie analizował, przynajmniej początku. C5 się wszystko zgadza. Tylko takie momenty, które uważam, że warto przejrzeć To na potrzeby właśnie tylko YouTube'a, moi drodzy. Oczywiście zobaczcie, skoczek C4 zadziałało, tak jak mówiłem Silnik wskazuje skoczek C4, także moje obliczenia Były OK Jestem tylko ciekawy, co teraz silnik wybierze po skoczek C5. Silnik wybiera wieża B2, czyli decyzja dobra OK, zawsze sobie warto tak Popatrzeć tutaj, bicie, skoczek, wieża E8 a, goniec E6 teraz, a ja wybiłem wieżę i dałem wejść figurę do gry. To teraz ważny element. Goniec E6, i tutaj od razu atakuje, i tam atakuje. Czyli, no właśnie, goniec E6 na przyszłość. Szybciej, figura. Jak najszybciej, figurą, żeby wyjść? To jest ważne. Bicie, bicie tutaj. No i się sytuacja wyrównała. No właśnie. Jestem ciekawy, czy ja miał w ogóle gdzieś tam y, traciłem coś. I u, przewaga białych. Proszę bardzo, A5 trzeba grać. I zagrał. Skoczek D7. Ulala, on pomylił się. Wieża b ten słaby ruch z jakiegoś powodu. Tutaj skoczek i pionek szybko idzie, czyli skoczek chcesz bardzo silna figura. No, losy partii mogły być na korzyść przeciwnika. No, ale dobra, poszło jak poszło. H4: zbędny ruch. Ciekawe. No, tak jak mówiłem, skoczek B4. No, tu się robiło nieciekawie, ze względu na tego pionka. Nie wykorzystał tej szansy. Skoczek, ciekawe czy tam gdzieś jeszcze były babolce Oj, to był błąd, goniec A2 Trzeba bić tu, trzeba bić tu I wieża A8 z zimną krwią, no tak Czyli trzeba było wybić, trzeba było zrobić tak I zagrać wieżą i trzymać pionka, próbować go zbijać Okej, okay. no dobra Ale poszło jak poszło, za dużo kombinowałem On co mógł zagrać lepszego? Pionkiem zasuwać no właśnie, zasuwanie pionkiem byłoby zwycięstwem w kieszeni. Ok. Praktycznie. Tutaj bicie bicie. Yy, goniec. Znowu błąd. Wydawało mi się, że dobre posunięcie. Wieża A7, co jest lepszego? Wieża B6. A to już taki komputerowy strasznie ruch. Ciężko taki ruch w ogóle zagrać. Jeszcze na takim czasie. Tutaj, no dobra, bicie, bicie, wieża C5 i skoczek D5. Dobra, bicie. Skoczek. Szach król. Oj, 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 podstawiłem, skoczek D7, o rety, cie kurczę, blady, zobaczcie, figurę podstawiłem, to nie widziałem tego kompletnie, czyli tutaj może trzeba było grać i uciekać, czyli taka remisówka, podstawiłem, a gość też nie widział, na moje szczęście, ła, ale podstawiłem w jednym ruchu figurę tak tak tu się chyba trzyma dobra koniec g1 jedyne ważne że jeszcze takie ruchy staram się widzieć ok no i tutaj już poszło gładko ok dobra mamy to słuchajcie mamy to dzięki serdeczne za uwagę no dziś dłuższy film troszkę ale mam nadzieję że wartościowy dzięki serdeczne za oglądanie no i na razie trzymajcie się cześć